fast, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I lecimy z częścią drugą. Ktoś napisał, że ktoś na tą odpowiedź Karolci napisał, że bo Karolcia napisała, że psy są dobrze traktowane jak na jej oko i że pani miastowa, poczekajcie, ja jeszcze raz to przeczytam, żeby to miało sens. Na wsi też są inne warunki, a psy Ewy, uwierz, naprawdę są dobrze traktowane na moje oko. Pani miastowa psów, które mają swoje budy na zewnątrz, nie myje się co chwila. Zazwyczaj one same się liżą i myją w ten sposób. Uwierz, robią to naprawdę dobrze. Taka jest ich natura. Nie chodzą brudne. Również mięso surowe, zepsute nie szkodzi psom. Jak widzisz, nadal żyją. Ludzie rozpoznawalni, osoby publiczne, zazwyczaj mają hejterów, jakim jesteś ty. Porównując siebie do psa, bo tak się o nie troszczysz, jesteś kundelkiem, który ujada, aż w końcu przychodzi pan i zagania cię do budy. I tutaj ktoś odpisał: proszę cię, nie pogrążaj się, mieszkam na wsi i nigdy w życiu takiego traktowania psów nie widziałam. Widocznie są tak traktowane zwierzęta tylko u ciebie i u Ewy. Psy gryzą się, ona z tym nic nie robi. To jest normalne? A te kury z robakami dalej się męczą? Jakie źle traktowanie. Czy ty widziałaś kiedyś naprawdę źle traktowanie zwierząt? To masz kiepskie oko i mylisz się w kwestii tych psów i zgniłego mięsa. To, że przeżyły, to nie znaczy, że nie cierpiały. Bóle brzucha, jelito, zwolnienie. Ale tutaj nikt nie będzie dyskutował z poziomem dna, jakie ty sobą reprezentujesz. Tu Kira Moon pisze do innej widzki. Już nie tylko do mnie. Już każdy, kto mnie broni, ten jest poziomem dna. To jest właśnie rynsztok i poziom Ewy i Ewy widzek. No. Więc rynsztok mój i moich widzek. Ale ta pani ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. PS. Tak, Ewa jest gwiazdą i ma hejterów. Wszystko to hejt. Dla ułomnych umysłowo to hejt. Tak się pocieszaj. A za psy odpowie. Karma adresu nie gubi. Ułomnych. My jesteśmy ułomni, bo widzimy, że hejt jest hejtem. Dalej. Bo dla biedy umysłowej tylko bicie i obdzieranie ze skóry to złe traktowanie zwierząt. Bida będzie szła w zaparte i perfumowała gówno na swoją korzyść. I teraz dziwić się, że obcy chłop śpi w pokoju dzieci i krzyczy na nich. I matka na to pozwala. Ale jak szanujesz siebie, tak szanujesz innych. To co tam dla niej pies? Na sznurek uczepi i jolo. Masakra. Moje psy nie są na sznurku uczepione. Chodzą cały czas luzem. Pimpusia wiąże tylko kiedy przyjeżdża bywka albo kurwiel, więc moje psy cały czas sobie biegają i mają na pewno lepsze życie niż psy w mieście, które są, no, które siedzą w blokach, bo tam później się wywiąże porównywanie do dobrze zadbanych piesków, które siedzą w mieście, które są ubierane w ubranka, które są traktowane jak dzieci. Jakby każdy robi to, co uważa za słuszne i ja nie komentuję czegoś takiego, ale moje psy to są psy mieszkające na wsi. I tyle. Po prostu. Na wsi jest zupełnie inaczej niż w mieście. I to są psy przyzwyczajone do takiego życia. Dalej. Dalej odpisuję tutaj. Siostry, proponuję taką dyskusję, jaka była od wczoraj, czyli bez wylewania na kogoś pomyj i komentowania bez obrażania. Po co się zniżacie do poziomu typu grube uda? Przecież od wczoraj, do wczoraj tak nie pisałyście. Dajcie spokój. Tutaj jedna z pań upomina te kobiety. Kiramun, nawet nie czytam tego, co piszesz. Za długie monologi. Rozumiem, że chcesz wyrzucić coś z siebie, jednak powtarzam, ja nic nie widzę nieodpowiedniego u zwierząt, jak i w wychowaniu.
To tak zwane życie. Uwierz, więcej szkód robi bezstresowe wychowanie. Ile się mówi o bananowych dzieciach i patologii w prywatnych szkołach. Narkotyki, seks i wszystko inne, co złe. A że dzieci w szkole, jak mówisz, śmieją się z dzieci Ewy, to czy takie wychowanie rodziców tych dzieci jest cacy i poprawne? Stoisz tylko po jednej stronie prawdy, ale ta druga jest o wiele bardziej niebezpieczna. Bezstresowe wychowanie jest jednym z najgorszych i złudne poczucie wyższości. Dzieci czują się Bóg wie kim, potem do pracy nie ma komu pójść, bo wszystko jest B. Teraz mamy rezultaty. Gen Z wolą nie pójść do pracy, jeśli wynagrodzenie nie jest takie, jakie by chcieli i siedzą na garnuszku rodziców. Studiując po 10 lat. Koniec końców idą do byle jakiej pracy, no bo już trzeba. Jak te trybiki. Ludzie, którzy wychodzą z biedy, szanują pieniądze i chcą coś zrobić, zarobić, się dorobić. Jest wiele takich przypadków, taki słynny Cristiano Ronaldo. Dzieci Ewy są dobrze wychowane, niebite, mają wszystko, co chcą, mają też zadania do wykonania. Czy to źle? No, nie lepiej wiecznie wyręczać swoje dzieci i lepiej, żeby nic nie robiły do 30. Szczerze, te dzieci dla mnie są bez przyszłości, bez zaradności. Brawo, pani Postępowa. Przyszłość będzie wyglądać pięknie z pani poglądami. Aż nowe generacje same się zaorają bez zaradności. I tutaj pani Karolciak cały czas gdzieś tam broni mojej osoby, moich dzieci i tak dalej. No ale oczywiście jest wyśmiewana, bo nie można mnie bronić na tym forum. Ja sama się nie mogłam bronić, bo wywaliły mnie stamtąd. Robiły wszystkie screeny moich wiadomości, później wyciągają je po stokroć. Ale wywaliły mnie stamtąd. Dlaczego nie chciały, żebym mogła się odnosić do ich wypowiedzi? I Karolina napisała, Karolcik, myślę, że Karolina. Dziewczyno, pytanie jeszcze jedno. Gdzie Ewa biła psy? Która minuta i który film? Mów mi teraz, zaraz, już. I tutaj przyszła druga pani, która mnie zaczęła bronić. Och jej, kochasz pieski, a ludzi nienawidzisz. To takie pospolite. Pieskowi trzeba zapewnić poduszeczkę, jedzonko suche, od którego powoli zdycha, bo jest nafaszerowane chemią. Wykąpać, ubrać w ubranko i zapewne nosić na rączkach, żeby sobie pazurków nie zniszczyło. Och, jej, jaka pancia kochająca pieski. Zacznij pisać lepiej petycje do wszystkich właścicieli normalnych psów, mieszkających w swoich wiejskich domach na podwórkach, jedzących normalne jedzenie i żyjących lepiej od miastowych psiunciów, żeby złożyli swoim maluszkom ubranka i pozwolili spać w swoich łóżeczkach. Boże, co za infantylizm. No i tutaj też pani Karolcik napisała, dziewczyno, ostatni komentarz z twoimi poglądami, ludzkość będzie skazana na wymarcie. Słabi zawsze odpadają, dla mnie jesteś jedną z nich. Lubisz zwierzęta, psy, kotki i tym podobne. Pytanie, czy jesz mięso? Przecież to też zwierzęta. Mam wielką nadzieję, że jesteś wegetarianką, a najlepiej weganką. Proszę, nie zabijaj wszystkiego, co żyje. Czy wiesz, że pomidor wie, że jest jedzony? Ostatnio naukowcy tak stwierdzili. Co będziesz jeść? Nie ma nic do jedzenia. Pomidor wie, kurczak wie, bydło wie. Oni wszyscy umierają w męczarniach. Czego nie jesz? Czego je jesz? W fizyce wszystko jest materią. Wszystko żyje i przeistacza się w inne formy, ale materia nigdy nie umniejsza się. Ciało obumarłe na zawsze pozostaje z nami w innej formie. Wydaje mi się, że powinnaś w zasadzie przejść na bretarianizm. Tak jak wszechobecna flora. No i pani tutaj inteligentna emocjonalnie, pani Kira, odpisała, od teraz nie czytam Karolcia, nie czytam i Karolcika, czy jak jej tam. Poziom dna. Wyzywa, zagania do budy, garów, obraża. Nie ma argumentów, jej komentarze są na poziomie Ewy. Może to i sama Ewa.
albo ta jej Katarzyna. W sumie kont można mieć kilka, a to taki ich poziom wypowiedzi właśnie. Obrażać, przeinaczać, gówno perfumować. Szkoda czasu. One widłami gnój lubią roznosić. Taka z nimi dyskusja. Takie gwiazdy i takie damy. Więc ta pani już ma urojenia i cały czas, widzicie, cokolwiek, ktokolwiek przyszedł tam, napisał swoje zdanie, ona uważa, że to jestem ja albo Kasia. I też pamiętaj, że pies nie zje naprawdę złego, zepsutego mięsa, napisała pani Kawalcik. Tutaj ktoś napisał, szkoda mi bardzo Jasia. Nieraz został obrażony w szkole. Kto wie i gdzie, skąd te osoby mają informację, że Jasiu był obrażany w szkole? Bo to już są takie informacje naprawdę za dużo, wiecie? Jakby mówić głupoty i się z tego śmiać, okej, okay, śmiać się z mojego tyłka, w porządku, możecie się śmiać. Jak wam ulży, to się śmiejcie. Ale tutaj pisać, że Jasiu był obrażany w szkole i twierdzić, że to jest prawda, na jakiej podstawie? Kim pani jest, że pani ma takie informacje? Zajmuje się bratem 8-letnim jak 2-latkiem. Ewa nie pyta Franka, gdzie jego butelka z wodą, a od razu Jasia. Chłopiec pali w piecu od kilku lat. Drewno znosi w tym samym czasie, ma na głowie młodszego brata, który cały czas mu dokucza. Matka do domu, do jednego pokoju sprowadza faceta, którego tak naprawdę ona nie zna, jak i dzieci. Stawia Jasia non-stop w sytuacjach, które są niekorzystne i jeszcze to nagrywa. Dzieci, jak i zwierzęta, niestety nie mają szczęśliwego życia. I tutaj pani Emi odpisała, co ty piszesz za bania Luki? Wiadomo, że chłopcy są, jak są razem, to więcej o sobie wiedzą. Chodzą razem do szkoły, spędzają razem czas. Nie widzisz, jak Franek pomaga w domu, jak myje podłogę, jak odkurza. Obaj chłopcy pomagają w domu, bo ich pomoc jest potrzebna. Chłopcy mają takie życie, jakie im zafundował ojciec, który nie potrafił zapewnić rodzinie spokoju i odpowiedniego poziomu. Siedzisz u Ewy pod łóżkiem, że widzisz wszystko? Po co wymyślać bzdury? Żal ci Jasia, a mi ciebie żal. I tutaj pani Kawolcia napisała, Kira, ja ciebie nigdy nie czytałam. Pozdreki. Wygrałam, lamusie. I Emi napisała, o, uciekamy przed rzeczowymi wypowiedziami. Poziom dna. Mniejszych cząstek już nie umiesz. Czy wiesz, z czego składa się DNA? Ponieważ ta pani Kira napisała dna z dużej litery, a dna z dużej litery można też przeczytać jako DNA. I ktoś tutaj po prostu to zauważył. A ty jesteś jej materacem? Na filmach wszystko pokazuje. Mówisz o tych nieudanych próbach pomazania podłogi mopem. Kiedy ona zaraz mówi, że musi po nim wszystko poprawić, bo Franuś nie chce się przyłożyć. Nie musisz mnie żałować. Mam się świetnie. No i tutaj się okazało, że pani Kira ma też drugie konto, ponieważ sama się wydała, bo tamten komentarz był do niej pisany, a ona tutaj napisała, że ma się świetnie, więc no, z dwóch kont po prostu sobie odpisywała. Dalej. Znowuż pani Kira się aktywowała. Pomiędzy poduszeczką i ubrankami dla piesków i tym podobnym, a zgniłym mięsem, brudem, zaniedbaniem w każdym aspekcie ich życia jest jeszcze coś. Normalność. Czyli ciepły kąt, weterynarz, higiena i dobrej jakości jedzenie wedle potrzeb psa. I najważniejsze, miłość, bo to są żywe organizmy. Odpowiedzialność za żywą istotę. Nie mam małych piesków w ubrankach, mam 2 golden retrievery i mieszkam w domu na obrzeżach miasta. Gotuję im mięso i inne rzeczy wedle ustalonych potrzeb, po to, żeby były zdrowe i szczęśliwe. Nawet taniej wychodzi niż sucha karma czy puszki, ale moje psy akurat mało rzeczy tolerują z pożywienia, bo im szkodzi i mają taką dietę. Dlatego nie wiem, skąd czerpiesz swoje wyroki. Ze swojej chorej głowy? Bo ja o Ewce piszę to, co widzę,
A ty, jak Ewka, zawistnie wymyślasz bzdury. Zresztą do małych piesków w ubrankach nic nie mam, bo zawsze lepiej jest być zadbanym i zaopiekowanym pieskiem w ubranku, niż być skrajnie zaniedbanym i niekochanym psem Ewy. Ogólnie to, co ty piszesz o nienawiści do ludzi, to piszesz o sobie. Tak, tak, o sobie. I dobrze o tym wiesz. Więc tutaj pani Kira, obrończyni zwierząt i ludzi, hejtująca mnie i Kasię cały czas. Na każdym filmie Jasiek jest krytykowany. Matka na niego krzyczy i goni do wszystkiego. I jeszcze otwarcie w filmach mówi, że to normalne i z pewnością dzieje się tak w każdym domu. Jak można tak traktować dziecko? To taki uroczy chłopiec. Widać, że zahukany przed matkę. We wczorajszym live Franek liczył łapki, a jak okazało się, że mało, to pogroził widzom pięścią. Franek żartował. Nawet nie wiecie, kiedy dziecko żartuje, naprawdę. Wam się już wydaje, że dziecko już na was hejt robi jakiś. I tutaj ktoś napisał, że pani Kira ucieka przed rzeczowymi wypowiedziami, a pani Kira napisała: nie, uciekam od głupoty, braku argumentów, merytoryki, wulgarności, patologii, braku logicznego myślenia, braku czytania ze zrozumieniem, braku moralności, popierania złego traktowania zwierząt, braku empatii, braku honoru, braku myślenia. Nie potrafię prowadzić dyskusji z kimś na tak bardzo niskim poziomie emocjonalnych. Nie rozumiem bełkotu. Niech gołąb, który zamiast przesuwać pionka do nas, rał na szachownicę, odleci w poczuciu wygranej. Serio, to są Ewy największe fanki. Ale wstyd. Więc tak, cały czas jedna i ta sama osoba, słuchajcie. Na każdym filmie niesamowite. Nie używamy kwantyfikatorów zawsze, nigdy, każdy, bo to z góry jest kłamstwo. Więc tak, tutaj ta pani Kira pisze, że na każdym filmie Jasiek jest krytykowany. A ktoś jej zwrócił uwagę, że właśnie kwantyfikatory zawsze, nigdy, no każdy, to jest kłamstwo. Ewie, i dalej pisze pani Kira, Ewie się tylko tak wydaje, że ona tym skąd innych fajnym chłopcom daje od siebie wiele. Pani Kiro, wyjaśnijmy sobie coś. Jestem mamą Jasia i Franka. Czy się to pani podoba, czy nie? Wychowuję Jasia i Franka od kilku lat. Jasia wychowuje od momentu, kiedy miał roczek, ponieważ wtedy mój były mąż pierwszy raz wyjechał za granicę i od tamtego momentu wychowuje go zupełnie sama, bo wcześniej jakaś pomoc tam ze strony męża była i można było mówić o tym, że jakoś się angażował w wychowanie dziecka do roku. Po roku wyjechał za granicę, a po pół roku wyjeżdżania za granicę przyjeżdżał raz na, przepraszam, 3 razy w ciągu roku. Co 3, co 4 miesiące. Wychodziło to 3-4 razy w ciągu roku. Na weekend, rzadko na dłużej. Więc moich synów wychowuję ja cały czas z pomocą mojej siostry przez pewien czas, z pomocą mojej mamy. No i głównie ja sama. Więc jeżeli pani uważa, że jedno dziecko wychowywane przeze mnie jest, jak to pani napisała, fajnym chłopcem, w ogóle, że Ewie się tylko tak wydaje, że ona tym skąd inną fajnym chłopcom daje od siebie wiele. Więc kto wychował tych fajnych chłopców? Pani, ja wychowałam te dzieci i Jasiek ma taki charakter, Franek ma inny charakter, oboje są kochani. Niestety przez to, że wychowuję ich sama, proszę ich o pomoc. Nie uważam, żeby pomoc przy robieniu ognia, przy innych pracach domowych
Czy pomoc przy młodszym bracie była czymś złym? Uważam, że to uczy życia. Ja, będąc małym dzieckiem, musiałam robić bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo, dużo trudniejszych rzeczy. I żyję i wyrosłam na normalnego człowieka. I uważam, że to, że dzieci mają swoje obowiązki, że to, że egzekwuje się od nich pewne rzeczy i to, że dzieci potrafią robić niektóre rzeczy, których nie umieją robić inne dzieci, ich rówieśnicy, nie oznacza, że to jest patologia. To, że Jasiu potrafi zmiecić ogień, to, że Jasiu potrafi jeździć traktorem, bo też potrafi, bo włączę mu biegi, jedzie, kieruje i uczy się różnych rzeczy i teraz troszkę bardziej poszedł w zamiłowanie w piłkę, natomiast Franek poszedł troszkę bardziej znowuż w takie rzeczy, że chce coś robić ze mną, chce coś robić z Bartkiem, że bardzo go to interesuje, że uczy się, odkrywa świat w ten sposób, bo chce pomagać i to nie jest nic złego, ale no oczywiście co ja tam się znam. Przez kilka lat wychowywałam te dzieci sama, z lepszym lub gorszym skutkiem, to się okaże, ale wydaje mi się, że no nie jedna osoba bądź nie jedna rodzina może mi pozazdrościć takich synów i tego wychowania właśnie. I wydaje mi się, że pani też ma tutaj z tym ewidentny problem, no bo jak dzieci wychowały się same w takiej patologii, jak to pani twierdzi? W takiej patologii wyrosły takie dobre dzieci? Przecież w takiej patologii nic dobrego nie wyrośnie, tak pani uważała wcześniej. Więc tak, przeczytamy tą wypowiedź. Ewie się tylko wydaje, że ona tym skądinąd fajnym chłopcom daje od siebie wiele. Tak uważam. Uważam, że daję od siebie bardzo dużo i że poświęcam bardzo dużo, bo chcę, żeby mieli dobre życie. I nie tylko mi się wydaje, tylko tak jest, szanowna pani. Niestety, ale obarczyła ich emocjonalnie winami ich taty. Opowiada im takie przykre rzeczy, na przykład, że on ich nie kocha, że nie chce z nimi kontaktu. Gdzie pani widziała, że ja powiedziałam dzieciom, że tata ich nie kocha? Gdzie? A to, że nie chce z nimi kontaktu, oni sami o tym wiedzą. Oni już mają parę lat. Jaś ma 11, Franek ma 8. Tata nie ma z nimi kontaktu, więc wiedzą i widzą, że nie ma z nimi kontaktu. Więc ja im nie muszę tego wmawiać. Bo gdyby ich tata chciał mieć z nimi kontakt, to miałby go. Przyjeżdżałby do nich. Sam ustalił sobie widzenia co 2 miesiące, ponieważ też uważał, że ja jestem złą matką i będę mu zabraniała. A mimo tego, że chciałam, żeby ich odwiedzał, nie odwiedza ich. Więc proszę mi tutaj nie pisać takich głupot, bo to naprawdę to już nie jest fajne. I wymyślanie takich rzeczy, że ja mówię dzieciom, że ich tata ich nie kocha, że nie chcę z nimi kontaktu, pokazuję im przykre SMS-y od niego. A po co pisze te przykre SMS-y? Dlaczego facet, który jest niby taki porządny, pisze do matki swoich dzieci przykre SMS-y, o których pani wie? Dziwne. Bardzo dziwne to jest. I pani o tym wie, że on pisze jakieś przykre SMS-y do mnie? Publicznie pierze brudy. Chłopcy już są naznaczeni jako gorsi. I niestety tak się będą czuli w życiu. Po co ona im to robi? Dla tych wyświetleń klepie tym jęzorem, nie liczy się z dziećmi, że może oni się tego wstydzą, że to mała społeczność. Tam, gdzie chodzą do szkoły, już są pośmiewiskiem. Nie, moje dzieci nie są pośmiewiskiem. Nie wiem, skąd pani to bierze. A ona robi to od kilku lat, więc od małego ich niszczy. Oni nawet teraz nie są gotowi na takie informacje. Z takimi rzeczami idzie się do psychologa. Jakoś mądrze rozgrywa, by dzieci jak najmniej ucierpiały. Nikt nie wie, co one mogą nosić w sobie.
ile złości, bólu i goryczy i żeby nie było, absolutnie nie bronię tego faceta, bo zachowuje on się bardzo chujowo w stosunku do swoich synów, ale ona powinna ich chronić, uprzedzając upośledzone fanki, chronić. Uprzedzając upośledzone fanki. Może pani jest upośledzoną fanką. Przed panią trzeba chronić moje dzieci, ewidentnie. To nie znaczy okłamywać, że ich tata ich kocha i dawać nadzieję, ale rozegrać jak najmniejszym ich kosztem. Czyli nie mam im mówić, że tata ich nie kocha, ale nie mam ich im mówić, że tata ich kocha. To co mam mówić? Ale Ewka jest mściwa, zajadła. Ona wiecznie coś udowadnia tej swojej rodzinie, byłemu mężowi, a dzieci zostawione na tym zadupiu same na noc, nawet jak są chore. W razie pożaru czy napaści bezbronne, aż mam ciarki na tą myśl o tym. Życzę tym chłopcom jak najlepiej i niech będą bezpieczni. Ja się prawie popłakałam, jak ta pani dobrze życzy naszej rodzinie, no. Chwilę wcześniej pisała takie dyrdymały, a teraz ona już zmienia temat, bo już temat piesków zrobił się dla niej niewygodny, bo już ludzie jej uświadomili, że moim psom się nie dzieje krzywda i że pies nie zjadłby zgnitego mięsa. Poza tym psy też często, jak ja im przynoszę kości, zakopują te kości w ziemi i odkopują je później. Więc no, kto się zna trochę na pieskach, ten wie, o czym jest mowa, no ale przecież ja się na niczym nie znam. Ja nie umiem wychowywać dzieci, ja nie umiem z nimi rozmawiać o emocjach, ja nie umiem z nimi rozmawiać o ich byłym ojcu, o moim byłym mężu. No, ale w ogóle fajni chłopacy, w ogóle fajni. Fajnie ich wychowała, ale no ona to jest patologia, nie? Taki tutaj z tego płynie przekaz, ewidentnie. Taką narrację ta pani chce wprowadzić tutaj na tej platformie. A później będzie pisać złe rzeczy, ale no, na końcu napisze, że ona to robi wszystko dla dobra. Dla dobra i nikt tutaj nie obrażał nikogo. Ale to później. Nie wiem, czy w ogóle dojdziemy do tego momentu. No i tutaj Karolciak odpisała: patologii, widzę, wszystkich nazywasz patologia, a sama jesteś idealna. Jeśli chodzi o niski poziom emocjonalny, to ja bardzo chciałabym mieć. No muszę cię tutaj zdziwić, bo stety, niestety mam duży. Czy wiesz, że wysoki iloraz inteligencji i wysoki iloraz emocjonalny równa się samotność, depresja, nieporozumienie i alienacja? Tak czuję, że to o tobie. Na moje oko jesteś typem domownika, lubisz czytać, lubisz zwierzęta, ale tylko te wybrane, lubisz koloryzować, marzyć o rzeczach dla ciebie niedostępnych. I zapewne uwielbiasz książki 50 twarzy Greya. Wyczuwam też, że twój mąż nie spełnia twoich oczekiwań, ale i tak cieszysz się tym, co masz, bo tyle ci zostało. Jednak mówi się, że na te czasy, żeby dobrze funkcjonować, powinno się mieć średni poziom inteligencji i w miarę niski emocjonalny, żeby po prostu nie przejmować się nadmiernie wszystkimi i wszystkim dookoła. Takie jak ty widzą krzywdę tam, gdzie nie ma krzywdy, bo prawdziwa krzywda myślę, że byłaby nie na twoje nerwy. Dokładnie. Przyczepiasz się do psów, które mają wolny wybieg, do kur, które mają to samo, do dzieci, które mają najwięcej, ile matka może, bo ojca nie ma, a ojcu nie wspominasz, ojciec święty, bo go nie ma. Zauważ, to ty masz wypaczone myślenie. Mnie się wydaje, że twój cel jest jeden. Zniszczyć Ewę. A co ona ci zrobiła? Może napisz do Izraela, zrób jakiś strajk, powiedz im, żeby zaprzestali wojny i przestali wybijać Palestyńczyków dla zabawy. Tego nie widzisz? Widzisz Ewę, która robi wszystko, co może, stara się, ale i tak źle. A ojca nie widzisz, o dziwo. Twoje pojmowanie zła jest bardzo niepoprawne. Zastanów się nad swoim światopoglądem, bo jest słaby.
I tym akcentem kończę tą batalię debilstwa z twojej strony, ale poziom dna to hit nad hitami. Za wysokie progi jak na twoje nogi, nawet do poziomu dna. Więc tak, dalej, co tutaj? Pani Kira napisała, chciałabyś, niestety, ale będziesz mnie czytać i płakać. A ktoś tutaj odpisał, nie będę czytać, bo wystarczy mi farmazonów w swojej chorej wyobraźni, to ja zostawiam patologię tego forum, mściwe indywidua, pyszniące się swoimi mądrościami, co pozjadały wszystkie rozumy i doskonale wiedzą, jak żyć. Nie wiedzą tylko, że te mądrości tyle warte, co mądrości Ewy, która mówi jedno, robi drugie i jest niekonsekwentna, ale nikomu dupy nie obrabia. Żegnam patologię. I tutaj na to pani Kira napisała, akurat Ewa obrabia dupę wszystkim, nawet swojej rodzinie publicznie. To są jej filmy, a nie moja chora wyobraźnia, czy innych osób wyobraźnia. To są fakty. Po prostu myślałyście, że Ewka was napuści tutaj i będziecie się dobrze bawić, wyzywając wszystkich, a okazało się, że kilka merytorycznych komentarzy pokonało was. Ewa z Kaśką uciekły jak szczury. Będą pisały teraz z nowych kont. Dalej. Słuchajcie. Dalej tutaj wchodzi ten filmik, w którym gdzieś tam widać moje pośladki. I tutaj panie bardzo się na ten temat wypowiadają. YouTube EWO wpisuje się w obecny trend pokazywania biedy i patologii, żeby reszta społeczeństwa oglądając czuła, że ma lepiej. Ewa boryka się z wieloma problemami, pracuje, wychowuje dziećmi, zajmuje się domem, ogromna działką i bierze laptopa, lodówkę na kredyt. Nie ma na nic czasu ani pieniędzy, a codziennie wydaje parę stów na rarytasy. Jakieś pierdoły w stylu spieniacz do mleka, sukienki na wesele i markowe ciuchy. Nie ma czasu, nie dosypia na ostatnich nogach, a vlogi pomontowane ukazują się codziennie. Serio? Wrzuciła filmik pod tytułem Wieczne sprzątanie. Mega ciepły kocyk z Action, gdzie sprząta w bardzo krótkiej koszulce, gdzie widać jej cipę, jak się schyla. Napisałam do niej grzecznie komentarz, że jej widać wszystko, żeby go usunęła, bo może przeoczyła, jak puściła w szybkim tempie to nagranie, a ona mnie zablokowała i nie usunęła tego. Matka dzieciom pokazuje cipę. Serio? Nawet zero samokrytyki, żeby pokazywać takie cielsko w skąpej koszulce. To jeszcze całe kino jej widać. No i tutaj pani wrzuciła zdjęcie. Zdjęcie z tyłu, gdzie nie wiem, czy wiemy, bądź też nie, ale z tyłu raczej cipy nie mamy. Cipę mamy z przodu. A pani wrzuciła zdjęcie od tyłu i napisała, że to jest cipa i jak można takie cielsko pokazywać. Tutaj widać było trochę pośladków na tym zdjęciu. Ale oczywiście panie musiały sobie to zrobić w zwolnionym tempie. To było w przyspieszonym tempie podczas sprzątania mojego porannego. A panie to sobie zwolniły i oglądały powolutku, żeby wyłapać ten moment, w którym będzie widać i będą mogły zrobić sobie screena, że coś tam Ewie było widać. Naprawdę, ja wiem, jak wygląda mój tyłek. Teraz wy też o tym wiecie i co z tego i co dalej. Świat stoi, świat się nie zawalił, ja żyję. Ja dalej nagrywam na YouTubie i ja przeprosiłam za to, bo naprawdę nie zauważyłam tego. No ale oczywiście moje przeprosiny nie zostały przyjęte. I fakt, że napisałam, że to przeoczyłam, też nie został przyjęty. Mimo, że początkowo myślałam, że to faktycznie było zmontowane, bo ja sama nie wiedziałam o tym, że coś takiego tam było. Ale świat się nie zawalił. Naprawdę ludzie pokazują więcej gołego ciała na YouTubie. No, są teledyski, w których widać tyłki prawie całe gołe i jakoś tego nikt nie zgłasza, jakoś nikt nie robi screenów, nikt nie wrzuca tego na Wandę.
Ale tutaj no przecież trzeba było coś znaleźć na Ewę, trzeba było wyszukać coś, żeby z czegoś zrobić widły, tutaj z igły widły, jak mówimy, nie? Więc tak, i ktoś tutaj pisał, nie mogę przestać się śmiać. Aha, to pani Kira oczywiście ze swoim wysokim poziomem inteligencji. Sorry, not sorry, jestem tylko człowiekiem. PS, to jest przód czy tył? Doskonale pani widzi, że to jest tył, bo widać z tyłu moje plecy i tak dalej, no ale przecież ona jest tak inteligentna, że musi zapytać, czy to jest przód, czy to jest tył, czy to jest cipa. Dalej. Prawdziwa królowa, gwiazda, osoba publiczna. Dalej pisze pani Kira, która ma dwie firmy. Zajmuje się swoimi pieskami, dba o nie i tak dalej, ale ona cały czas tu siedzi i pisze. Ona siedzi i pisze i ona siedzi i pisze i pisze do czwartej w nocy nawet. Czy to jest ktoś, kto ma dwie firmy? Nie sądzę. Prawdziwa królowa, gwiazda, osoba publiczna. Wszyscy ci zazdroszczą. A potem powie, że to hejterzy ją prześladują i wymyślają. Bo to nie jest jej wina, że się wypinała kilka razy celowo i świadomie z tą pipą do kamery. To jest hejterów wina, że patrzyli, że zauważyli, że napisali o tym na forum. O psie, o dzieciach, o wystającej pipie. Wszystko zmyślone, bo mają nieszczęśliwe życie. Oh yes. A w najnowszym vlogu, gdy komentowała, co tu jest pisane na forum, to powiedziała, że ktoś napisał, że zauważył męskiego buta w korytarzu, a przecież ona doskonale wie, co dodaje we vlogu, więc robi takie rzeczy z premedytacją, więc pipę też wrzuciła celowo, bo teraz zajrzałam i wypinała kilka razy. Wcześniej nie widziałam, bo przyznam, że przewijam te wysyły ze sprzątaniem. To, co inne youtuberki pokażą przez 5 sekund na przyspieszeniu, to u niej na przyspieszeniu leci 10 minut. Może szlachcic kręcił się za oknem i dlatego tak się prężyła, skoro koledzy chłopców, jak sama mówi, widzą, że ich matka prowadzi kanał, to na litość boską mogą to obejrzeć. Jak na to zareagują? Katarzyno, napisz nam, że Ewa ma bieliznę, czy tylko my tutaj nie zauważyłyśmy. Ty tak lubisz zaprzeczać faktom. Nie. No to całkiem normalne, że matka chodzi z piczą na wierzchu przy dwójce małych chłopców i jeszcze to nagrywa i wrzuca do sieci. No nie, żadna patologia. Skąd tam znowu? Wszystkie matki tak robią w normalnych rodzinach. Wy nie? Patrząc na otyłość Ewy, ciężko jest mi określić, jaka to część ciała. Wiem na 100%, że w sprawie karmienia psów zapleśniałym mięsem poszła oficjalna skarga do zarządu hotelu, w którym pracuję. Wiem, że zareagowali. Dobrze, że trafiłam na to forum, bo tu jest więcej zablokowanych za prawdę i realne spojrzenie na to, co pokazuje jednostronnie ta dziewucha. Jeszcze się cieszy, bo jest hejtowana jak jej guru szusz. Dramat. Pod względem skrzywdzenia w dzieciństwie, mściwości, agresji i roszczeniowości, powiem ci, Ewa, jesteś lepsza. Tylko czy to powód do dumy, czy ogromnej żenady? Wstyd, zero klasy, nikt ci niczego nie zazdrości, bo nie ma czego. Pamiętaj o swoim zdrowiu, nie młodniejesz. A dzięki komu jest nas tu więcej? Dziękujemy, Katarzyno. A potem będzie płacz, że straciła pracę, bo wszyscy dookoła źli, a ona biedna, poszkodowana. No i tamta pani też wrzuciła moje zdjęcie, jak straciłam poprzednią pracę. Moniasia, ty wiesz, że takie co, za takie coś można ci wysłać pismo? Skwiny już zrobione. Bo ta pani Moniasia się pochwaliła, że właśnie do mojej pracy został zrobiony donos w postaci maila. A pani Moniasia się z tego śmieje. I wszystkie inne Katarzyny i wszystkie inne Kiry też się z tego śmieją, że mogą dostać pozew za coś takiego. To byś się zdziwiła, jak Ewa dopiero obrabia. Jezu, od dzisiaj jestem gejem. Moniasia o 4 nad ranem ogląda nagrania Ewy i je analizuje. Ty naprawdę nie masz nic do roboty, chora jesteś zazdrości. Jak możesz poświęcać tyle czasu na kogoś, kogo nie lubisz? To ty jesteś przegrana, bo poświęcasz cały swój czas, swój sen na nienawiść i pokazanie swojej racji.
Na miejscu Ewy poszłabym na policję. Ja w razie czego skiny mam zrobione. Tutaj mi napisała właśnie Karolcik. I ona robi mi skiny z wypowiedzi tych pań. One oczywiście zgłaszają każdego, kto dobrze o mnie się wypowiada, bądź kto robi mi skiny i mi je wysyła. Moniasia to osoba niepracująca, zapewne matka pobierająca 800+. Ludzie, którzy chodzą do pracy, zazwyczaj śpią o tej godzinie. Widać, że ktoś tu ma ból dupy, że Ewa dobrze sobie radzi, pracuje, nie siedzi w domu. Moniasia pewnie teraz odsypia. Matko, jakie ty masz życie z tej nienawiści, to ci gula skoczy. Moniasia też założyła dzisiaj nowe konto i pisze wyłącznie o Ewie. Czyżby to była ta sama osoba z wielu kont? Więc to nie tylko ja zauważyłam, że cały czas jedna osoba odpisuje sobie tak jakby, a potem pisze, że inne dziewczyny, które odpisują o mnie pozytywnie, to jestem ja. Więc ta osoba to ewidentnie robi i potem zwala na innych, no bo wie o tym, że tak można, nie? Więc dalej. Dupa się pali, wjechało straszenie policją. Dalej, coś tutaj jest. Pytałaś Ewy, ile ma świadczeń? Ile ma ze świadczeń, dzieci, mamy i innych dodatków, czy nie? Właśnie. O 4 nad ranem zazwyczaj aktywne osoby są, które pracują zawodowo. Jaki trzeba mieć stan umysłu, żeby takie opasłe dupsko pokazywać? Te dzieciaki też widzą taką matkę półnago. Toż to pato pełną gębą. Przecież ona do niedawna spała w jednym z pokoju z dziećmi, a gachów już było 4 od tego czasu. Co tam się musiało dziać? Nie dziwne, że z siostrą się pokłóciły. Do czasu randkowania żyły dobrze. I nawet dziećmi się zajmowała w ramach pomocy. To tym bardziej, gdy ktoś pracuje na nockę, czyżby ta sama branża co Ewa, może jakaś miła koleżanka z pracy. Ktoś tutaj właśnie snuje podejrzenia. Tak, to nasza królowa, stosowanie tych samych emotikon. Czyli ktoś tutaj po prostu mnie broni, a one już wiedzą, że to jestem ja. Królowa przyznała, że jest ze szlachcicem. I to jest właśnie tok myślenia Ewy i jej oddanych wicek. Ewa pokazała publicznie pipę. Z pełną świadomością ustawiła kamerę, wiedząc, w co jest ubrana. Nagrała to, montowała to, wrzuciła na YouTube, zmonetyzowała. Nikt nie zakradł się pod jej dom i nie nagrał jej z ukrycia i nie upublicznił tego bez jej zgody. Ale wina ludzi z forum, no bo czyja? I tak jest ze wszystkim. Ale to nie jest żadna pipa, to co pokazała. Tutaj ludzie ją chcą uświadomić, że to przecież jest tyłek, że to są pośladki. Ale no przecież panie wiedzą lepiej, że to jest pipa. One nie odróżniają przodu człowieka od tyłu człowieka. Ale no co my tam wiemy? To są właśnie wybory pani Kira, nadal cały czas ta sama. Odpisała na to, że królowa przyznała, że jest ze szlachcicem. Ja im tam wcześniej na tym forum już pisałam, że tak, że wróciliśmy z Bartkiem do siebie, a one dopiero się domyśliły po jakimś kolejnym vlogu, mimo że ja im to wcześniej napisałam. Napisałam im to. Nie przeczytały nawet tego, bo były tak zapatrzone swoją nienawiścią do mnie. Królowa przyznała, że jest ze szlachcicem. No to są właśnie wybory świadomej, szanującej się kobiety, oczytanej, prowadzącej publiczne pogadanki na tematy różne, by być inspiracją dla innych kobiet, które dzięki niej unikną życiowych błędów, dobrze wychowają swoje dzieci, wartość, siła i prawdziwe życie. Ale co dzieci pojedzą mięsnych obiadów, to ich. Długo to nie potrwa. Zaraz czas prezentów gwiazdkowych, więc trzeba będzie się ulotnić. No chyba, że dociągnie do wiosny, gdzieś trzeba przezimować. Swoją drogą, on moczy raz u niej, za chwilę u swojej byłej i znowu u niej, jakby obrzydliwe. Pisze pani Kira, która jest bardzo inteligentną osobą. Dalej pisze pani Kira, cały czas. Kiedyś, dawno, dawno temu, to serio myślałam, że ona ma coś w głowie, że jest prosta, to widać na pierwszy rzut oka, ale można było dostrzec jakieś starania.
że chce się rozwijać, coś czyta, porusza tematy życiowe, chce inaczej niż została wychowana. Przed chwilą pani Kira pisała o mnie takie rzeczy, a teraz już tutaj się przymila. Ale niestety to tylko pozory. Wprowadza trzeci raz patologię pod swój dach, do życia swoich dzieci. Aby tylko porodki były, nieważne ile razy ją poniżył, uciekał, jaki poziom ten facet ma, nic się nie liczy. Tyle wysiłku włożyła, by chociaż ten kawałek domu wyglądał normalnie, ma prawko pracę, mogłaby mierzyć wyżej. Gdyby nie jej desperacja, to na pewno znalazłaby lepszego faceta. Nie każdy patrzy tylko na wygląd, więc jakieś tam szanse ma. Ale ona woli patusa, jej życie, ale też jej dzieci. Gadała na byłego męża, a teraz sama te dzieciaki niszczy. To napisała osoba, która przed chwilą pisała, że... czekajcie. Która przed chwilą napisała... No nie mogę tego znaleźć. Ale o tej pipie. Czekajcie. Nie mogę przestać się śmiać. Sorry, not sorry, jestem tylko człowiekiem. To jest przód czy tył? To napisała osoba, że nie każdy patrzy na wygląd i że mam jakieś szanse, ale przed chwilą pisała, że no nie może przestać się śmiać. No. Więc dobra, słuchajcie. Nie chce mi się już tego czytać. Mam tego serdecznie dosyć. Jakby nie wiem, na której stronie my tu jesteśmy, czekajcie, doszliśmy do 16 strony, no i cały czas ta pani Kira ciągnie te swoje wszystkie wypowiedzi, jakby raz tak, raz śmak, ona już sama chyba nie wie, czego tak naprawdę się tutaj trzymać, jakie pole obrać dla siebie, jaki tor wypowiedzi, nie wiem, koniecznie chce mi dowalić i tyle. Więc no, wydaje mi się, że to jest ta jedna osoba i ona też się chwali, mimo że podaje to pod innym nickiem, to też wydaje mi się, że to jest ona, że się chwali tym, że zgłosiła to do pracy, więc ewidentnie chce zabłysnąć i myśli, że coś jej to da. Ma problem jakiś prywatny do mnie, ale no nie potrafi napisać do mnie prywatnej wiadomości na maila. Mój e-mail jest cały czas otwarty. Może do mnie napisać wiadomość w postaci skierowania na, nie wiem, na prokuraturę, na policję, ale no też nie ma do tego odwagi. Więc ukrywa się pod nikami i tyle tylko potrafi, więc ja już nie będę tego czytać wam nawet, ja to po prostu sobie zostawiam jako dowód, bo wydaje mi się, że przyda mi się to w sprawie, na pewno mi się to przyda, natomiast no już nie będę was zanudzać tym, bo uważam, że to jest... No żenujące, zwyczajnie żenujące to, co tam się dzieje. Każdy z odcinków jest nadal komentowany. Ja cały czas dostaję skiny, pomimo że mnie tam nie ma, nie wchodzę tam, bo tylko bym się denerwowała, bo jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. I to są normalne uczucia, że jeżeli ktoś was obraża, to nie stoicie i nie udajecie, że jest wszystko okej. I że jeżeli ktoś na was pluje, to nie udajecie, że pada deszcz. No, niestety. YouTuber to też człowiek. I ja się wcale nie dziwię, że wiele YouTuberów nie nagrywa swojego normalnego życia, tylko właśnie nagrywa filmiki, które są gdzieś tam reżyserowane, ustawiane. Filmiki typowo jakieś takie, wiecie, nie vlogi, tak? I też nie dziwię się, że bardzo wiele osób
zrezygnowało z YouTube'a, bo taki hejt, jak widzimy, może bardzo namieszać i bardzo zaszkodzić w życiu i narobić syfu, zwyczajnie syfu, tylko dlatego, że ma jakiś prywatny problem, którego nie potrafi załatwić sam na osobności, albo który chciał załatwić, ale no nie udało się, nie został wysłuchany i tyle. Więc tak, te wszystkie hejterki, ja bardzo bym chciała, żebyście wy do mnie napisały wiadomości prywatne na maila, przedstawiły się, napisały z imienia i nazwiska, kim jesteście i co do mnie macie. A jeżeli nie macie nic do mnie, nie macie co robić, nie wiem, zajmijcie się sobą po prostu. Zajmijcie się swoim życiem, załóżcie sobie kanał na YouTubie, może wtedy przekierujecie tą swoją energię w coś pozytywnego. Ogólnie energie złości są bardzo budujące. I ja stwierdziłam, że ja to, że jestem gdzieś tam w pewnym sensie zła na to wszystko, że coś takiego się dzieje, przekształcę właśnie w budowanie czegoś lepszego. I pokażę na YouTubie, że nie można się czegoś takiego bać, że nieważne, co o was powiedzą i nieważne, co na was wyciągną, to zawsze będzie hejter po tej drugiej stronie. To będzie stalker. To będzie osoba, która ma do was problem. I tyle. Więc tak. Jakby też wydaje mi się, że takim osobom to, że się im nie ulega, to jeszcze bardziej je napędza. To na pewno, to tego jestem pewna, że to, że weszłam na to forum, to jeszcze bardziej je podjuszyło i jeszcze bardziej gdzieś tam chciały pokazać swoją wyższość. I tyle. Ale dla mnie nie pokazały żadnej wyższości. Nie. To nie jest wyższość. Więc tak. Nie wiem, jak mam zakończyć ten filmik. Nie powiem wam, że tym pozytywnym akcentem, bo tutaj nie ma nic pozytywnego. Natomiast dziękuję dziewczynom, które przychodzą tam na to forum i mnie bronią i piszą, że to są normalne rzeczy i że to jest normalne życie, bo dzięki wam nie tracę wiary w ludzi i dzięki wam nie tracę wiary w to, co robię i w to, że nagrywam normalne życie. Po prostu. I tyle. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie. Obiecuję, więcej czytania nie będzie. Będzie jeszcze jeden filmik, w którym opowiem wam pewne rzeczy i no, to nie będzie nic fajnego. Natomiast już czytać nie będę tego świństwa, bo tu nie ma co. Trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że we vlogach. Pa!